Leczenie przewlekłej choroby żylnej polega na zamknięciu niewydolnych naczyń żylnych i skierowaniu krwi do prawidłowego układu żylnego. Nowoczesne techniki dążą do jak najmniejszego urazu, który wiąże się z wykonanym zabiegiem, a taką techniką jest technika endowaskularnego, a więc wewnątrznaczyniowego wykonywania zabiegu przy użyciu przekazywania energii poprzez wiązkę laserową, określana w nomenklaturze medycznej jako FALT. Technika ta jest absolutnie ambulatoryjną techniką, pozwala na wykonanie zabiegu bez większych dolegliwości bólowych pacjenta, równocześnie pozwala też pacjentowi na szybki powrót do jego normalnej aktywności życiowej. Inaczej mówiąc, pacjent na taki zabieg przychodzi na własnych nogach opuszcza klinikę, a najdalej następnego dnia może powrócić do swoich normalnych czynności życiowych. Najpierw posmarujemy Pani kończyny takim pomarańczowym płynem. Dodajemy sobie żyłę, mamy ją widoczną na obrazie w tej chwili. USG teraz robimy z nieprzyjemnym miejscem. Ukłucie będzie. Będziemy się podkuwali do tego naczynia. Jesteśmy już w świetle naczynia żylnego. Jest to widoczne na obrazie USG. Teraz wyciągnę mandryn. I teraz sobie założymy kontrolę ujścia żyły odpiszczelowej. I mamy wprowadzony prowadnik do światła naczynia żylnego. Teraz będziemy uzbrajali włókno laserowe. Teraz sprawdzimy włókno laserowe, zobaczymy, czy świeci światło. Mamy włókno światło świecące, widoczne na gaziku, odbije nam, czyli włókno przewodzi. Musimy odmierzyć odpowiednią długość włókna laserowego i włożymy włókno do światła cewnika, tak żeby nam wystawało około 3 cm. Wtedy mam pewność, że nie upalę końcówki cewnika. Nakładamy w tej chwili cewnik na prowadnik. Tu to wejście przy skórze jest najwęższym miejscem. Kręcę tym cewnikiem tak, żeby rozszerzyć skórę, żeby cewnik mógł się wsunąć do środka. A następnie posuwam się po włóknie. Teraz wyjmuję prowadnik i wprowadzam do światła naczynia żylnego włókno laserowe poprzez cewnik. Musimy sprawdzić w tej chwili położenie wszystkiego w badaniu USG. Tak wygląda ułożone włókno w świetle naczynia żylnego. To jest taki podłużny cień. Poproszę teraz zestaw do tumescencji. Jest to roztwór w soli fizjologicznej lignokainy połączony z bikarbonatem, czyli tak zwany zbuforowany roztwór, który ma te właściwości, że nie szczypie w trakcie podawania. Będzie ukłucie. Wypełnia i oblewa żyłę z cewnikiem w środku. Kontynuujemy wykonywanie tumescencji. Widzimy teraz włókno oblane dookoła płynem. Jesteśmy gotowi do wykonania ablacji pierwszej części. Poczuje Pani teraz taki dziwny smak w ustach. Różnie jest opisywany, jak spalone mięso, trampek zapiekany w asfalcie. Zobaczymy, co Pani wymyśli. Gdyby coś bolało, proszę natychmiast mi o tym powiedzieć, dobrze? A teraz? Rozmasujemy ten płyn chłodzący. Powoli wyciągamy włókno, takie mniej więcej pół centymetra na sekundę. Czy boli coś? No lekko piecze. Dobrze. Czuje Pani ten zapach? Taki smak? Nie. Nic nie ma takiego. Ustąpił ból? Tak. Widać, jak się posuwa czerwona kropka. Co to jest w obrazie USG? Czy jak wygląda to zamykające się naczynie? Widać tutaj takie gotowanie się, nie? Ten płyn znieczulająco chłodzący używamy też do mycia kończyny po zabiegu. No i pończoszka kompresyjna, nie? Współcześnie w leczeniu przewlekłej choroby żylnej dążymy do jak najmniejszej inwazyjności. Gwarantuje nam to technika endowaskularna FALT, która obciąża w minimalnym stopniu pacjenta, dostarcza mu nieznacznych dolegliwości bólowych i pozwala na szybki powrót do normalnego funkcjonowania życia i aktywności fizycznej. Musimy pamiętać, że poza aktywnością fizyczną ważne jest także stosowanie kompresjoterapii i farmakoterapii, bo są to wszystkie ważne elementy leczenia przewlekłej choroby żylnej.